Z powodu pandemii koronawirusa na całym świecie brakuje krwi. Z tego powodu rząd w Polsce chce na stałe wprowadzić zachętę w postaci 2 dni wolnych od pracy dla dawców. Na to nie chcą się jednak zgodzić pracodawcy, ponieważ to oni poniosą koszty. Każdego roku w Polsce krew oddaje regularnie około 600 tysięcy osób. Mimo to punkty krwiodawstwa wciąż alarmują, że krwi w naszym kraju jest zdecydowanie za mało. Najbardziej potrzebna jest grupa 0+ i grupy ujemne. Na krew w szpitalach czekają noworodki, kobiety w ciąży oraz osoby wymagające leczenia krwią lub jej składnikami. Ten niewielki wysiłek to ogromna pomoc w ratowaniu ludzkich istnień, podkreśla strażak Rafał Topyła. Na chwilę obecną mam ponad 18 litrów oddanej krwi. W tym roku będę próbował dobić do 20 litrów. Oddawanie krwi no to jest chyba najprostsza forma pomocy, jaką możemy dać innym ludziom. Mamy możliwość uratowania ich życia i zdrowia. Aby zachęcić Polaków do oddawania krwi, rząd chce na stałe wprowadzić rozwiązanie, które daje dawcom prawo do 2 dni wolnych od pracy po oddaniu krwi. Na to nie chcą się zgodzić pracodawcy, ponieważ to oni będą obciążeni taką zachętą, zauważa prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Tomasz Limon. Jest pomysł, aby to rzeczywiście inne instytucje, państwo przejęło formę zachęt dla tego typu rozwiązań, czy to poprzez bezpłatne bilety do kina, czy to do teatru, czy być może bezpłatną komunikację, ale nie kosztem pracodawców, bo to będzie rzeczywiście bardzo obciążające dla nich, szczególnie dla małych firm. Pracodawcy podkreślają również, że jeśli ustawa miałaby wprowadzić taką formę zachęt, to należałoby popracować również nad trybem, który pozwoliłby pracodawcy przygotować się lepiej do nieobecności pracownika z tego powodu. Wymaga to konsultacji z przedsiębiorcami reprezentatywnymi na szczeblu przynajmniej Rady Dialogu Społecznego. Oprócz zwolnienia od pracy czy nauki, dawcom krwi przysługują inne przywileje. Krew w Polsce mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku.